Witam Was bardzo serdecznie. Zgodnie z Waszymi prośbami skierowałem się do linii radzieckich czołgów. Jak sami sądzicie, co dziś może się pokazać? Jezu, co się może pokazać? Wydaje mi się, że mógłbym pokazać Wam KV-2, bo bardzo o nią prosiliście. Z drugiej strony KV-1 i KV-1S, a może jakiś Józek IS czy też IS-4. Otóż wydaje mi się, że najbardziej chcielibyście zobaczyć, jak gram na Trollganie. Trollgan od dawna wyczekiwany przez was. Jezu, Trollgan. KW2 z Trollganem od dawna przez was wyczekiwany pojazd. Niestety, chwila, muszę ogarnąć. Na KW5 mam załogę, ale ona jest do IS-7. Musiałbym całym przeszkolić. Zrobimy tak, że zrobię ją. Do KW2 potrzeba. O, jest dużo załogantów, trzeba, bardzo dużo. Ale dobra, wsadzę tutaj załogę porządną, jakoś się będę grał gównianą, bo to nie ma sensu najmniejszego. KV-2 jest fajny czołg, więc mogę wam ją pokazać, ale musicie dać mi chwilę, żebym to ogarnął, ale postaram się jak najszybciej to zrobić. Sekundkę, musicie mi po prostu poświęcić więcej. Jej, KV-5, dobra. I7. I7, T2, 8, I7. I na koniec I7, dobra. To teraz tylko już ludki. Tak, perek do delayta idzie. I szkolenie od razu tutaj z marszu zrobione. I tak, co mogę teraz powiedzieć? W tej chwili mamy event razy 3x dla załogi, więc troszeczkę pykam wota częściej. Do tego także dostałem troszeczkę golda, mam 20 tysięcy już ponad, więc jest git. Nie będę. Mam już bardzo dużo zapasów, więc już na pewno nie wydam na nic praktycznie, tylko na materiały eksploatacyjne na wyżej, ale też mam to w zapasy, więc raczej się na to nie zapowiada. No i tak, do KV2 przekonały mnie osoby z forum przede wszystkim. Bardzo chcieliście zobaczyć ten czołg w akcji, więc stwierdziłem, że mogę wam pokazać, jakie mam je, ale szczerze już wam powiem teraz bez bicia. Ja naprawdę Trollganem grałem tylko parę razy i nie odnosiłem nim dużych sukcesów. Oczywiście zdarzyło mi się tam przejść za 900, oczywiście to jest możliwe, ale czy ja mam takie umiejętności, które pozwolą mi grać tą kwałką dwójką tak dobrze, to nie wiem. Może być tak, że zginę jak paść bardzo szybko i wtedy naprawdę nie miejcie do mnie dużych pretensji, bo no nie grałem tym, nie mam takiego doświadczenia. Prawdopodobnie jak wy tym pojazdem postaram się grać jak najlepiej, ale zobaczymy sami, jak to wyjdzie. 150 dwójka oczywiście zamontowana. Braterstwo. O Jezu, wieżę muszę zbadać, no panowie. Wieżę będę musiał badać. O Jezu, dobra, to badam wieżę. Tunet? Łolo, tu nic nie mam zamontowanego. Ludki, patrzcie. Wieży nie mam, radia nie mam, silnika nie mam, gąsek nie mam. O kurna, jak ja biedny jestem. Zobaczymy, ile to ma wytrzymałości. Chyba dam radę nie montować gąsienic, bo nie chce mi się, bo to kurna dużo będzie kosztowało pewnie. Dużo chodzi o doświadczenie, żal mi wydawać. Dobra, tutaj radyjko i bez gąsek pojadę. A po co mi gąsienica? Bez gąsienicy da się też grać. Przecież zobaczymy. I tak, tutaj załadujemy sobie amunicję odłamkową i jeden hak, ale zamienimy sobie kolejność. Wróć. O, kurna, dobra, niech będzie taki, niech będzie tak już, ale nie, no kurna, chwila, tak, o, dobrze, teraz jest git, możemy jechać, tylko jeszcze zamontuję tutaj silnik, silnik, Boże, apteczkę, gaśnicę, liczmy na to, że nie dam się zabić zbyt prędko. Okej, okay. Bitwa. Port na szóstych tierach, więc naprawdę bardzo ładnie mnie wrzuciło. Na pewno nie jest tutaj jakoś bardzo ciężko. Jeżeli chodzi o one-shoty, będą one możliwe, jeżeli trafię w coś gorzej opancerzonego, jakąś słabszą część czołgu jakiegoś może. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie tutaj możemy sobie zobaczyć, że mamy bardzo dobre czołgi w teamie. KW6, KW1S to są bardzo dobre czołgi z dobrymi działami, 122 mm. Przynajmniej jeden ma 122, drugi też ma 122. Okej. Okay. Oba mają topowe działo wymaksowane, więc mogę się po nich spodziewać bardzo dużo. Nie miałbym do nich pretensji, gdyby mieli stokowe czołgi, ale jak mają wymaksowane, no to jestem bardzo szczęśliwy z tego i dumny, że taki dobry team mi się trafił, jeżeli chodzi już nawet o same wymaksowanie pojazdów.
23 sekundy przeładowania, no to jest czas, który troszeczkę jest długi, mógł być krótszy, ale nie mam BI, nie mam ramera, nie mam wentylacji, a to wszystko ma swój wpływ na pewno na przeładowanie, szczególnie się to ładuje jak artyleria i strzelam też takim działem jak C8 ma tak naprawdę, już nam pokazuje dokładnie, to działo ma aż 910 obrażeń i 86 penetracji na pocisku odłamkowym. LCM ich będzie przejeżdżał, oj, tędy wyjedzie chyba, kolego, oj, tędy jedziesz jednak, a jednak tędy pojedzie, no patrzcie, kolego tutaj ładnego spota zrobi, bardzo ładny spot, ale dość ryzykowny, jeżeli go ktoś tam złapie jeszcze, no to będzie miał przechlapane. Mam nadzieję, że ktoś mu tam spuści manto. Oczywiście to jest tylko LCA i Mix, albo aż no zależy. Już pokazywałem wam kiedyś bitwę kolesia, którego tam jednego z jednej z osób, która wysłała mi powtórkę tym AMX-em maluśkim LCD-kiem tak zwanym i sami widzieliście jak ładnie kosił ludków, więc no wszystko jest możliwe tym pojazdem. M18 Hellcat tam się pojawił, skupiam celownik bardzo powoli i zobaczymy. O Jezu, ale tutaj, o Jezu, o. Ale pudło, tragiczny strzał. Tak samo jak wykonanie, zramiłem tym hitem, powinienem bardziej pomyśleć jak strzelić, tak strzeliłem na pałę i było widać, że no zramiłem kompletnie, naprawdę fatalnie. Pancer 3 tam próbuje nas flankować, o tutaj się wyświetlił, widać jego wieża poszła, ale w ziemię niestety tylko trafiłem, bardzo słabo strzelam, już teraz widzę, że będzie to totalny fail. Nie ogarniam, nie wiem jak strzelać lepiej, aby trafiać w coś, bo od tego zacznijmy, że trzeba trafić, a ja nawet tego nie potrafię zrobić, żebym trafił za słaby damage, ale ja nawet nie potrafię trafić, no. Tak jak mówiłem, nie wiem jak tym dziełem się strzelać, a nie jak celować porządnie, bo tym dziełem trzeba jakoś na pewno umiejętniej strzelać niż tak jak ja teraz. Kevin S tam dostaje, o ten jeden heavy ma 350 HP, nie wiem czy to ja go trafiłem, czy ktoś inny. Mam nadzieję, że ja, bo damage'a raczej w tej bitwie dużego nie zrobię. Ogólnie takie tiery, że no lepiej byłoby mieć jakieś działo normalne. No ale przecież nie cofnę się teraz do miejsca, do garażu. O, do garażu się teraz już nie cofnę. Too late, bym powiedział. Hellcat wystawia się cały czas. Zobaczymy. Dostał hita za 120. Splashem to na banku trafiłem, bo na pewno i centralnie i zabiłem pierwszy czołg z tego działa. Nie wiem, czy w ogóle miałem wcześniej bitwę jakąś tym pojazdem. Jeżeli popatrzymy sobie na 152, bo nie zobaczymy tego w statystykach, ale nie pamiętam, czy gra, nie pamiętam, czy grałem. Wiem tylko, że w becie na pewno grałem Trollgunem, ale czy tym działem grałem normalnie, to nie wiem. Wiem, że mam je odblokowane, więc możliwe, że grałem, ale zawsze mogłem odblokować tak, byle mieć wymaksowany czołg, prawda? Więc no, sami wiecie, nie mogę wam teraz już powiedzieć. KW1S, tutaj VK się wychylił. Dostał hita. Zdjąłem go na farcie, bardzo dużym farcie, bo na celownika nie skupiłem do końca. Sporo szczęścia tym razem miałem i w końcu coś trafiłem bardziej sensownego, tak? To działo jest znane z tego, że potrafi trzeć nawet za 900. Sami widzieliście, jak raz dostałem na filmiku ostatnio. Nawet mogłem wam pokazać na teście, ale po co nam pokazywać na złocie? Każdy wie jak to działa na złocie. One shot, kurna, trafiamy w cel i idą po prostu taki killer, że to jest nie do pomyślenia jak można omnić tym dziełem, jeżeli mamy złotą amunicję. T1 Heavy dostał zdjęty trzeci kill w tej bitwie. Sporo szczęścia po raz kolejny, mimo złego celowania udało mi się go wyhaczyć. Pancer trójkę tutaj troszeczkę mi się wydaje ten koleś, on robi bardzo dużo, bo świeci nas, ale kurna, musiałby mieć artylerię, taki wjazd tutaj aż miałby sens, gdyby tutaj była artyleria, która mogłaby nas do nas strzelać, a tak mi się wydaje, że troszeczkę głupio zrobił, że tak się zapuścił w taki teren, duże ryzyko. Dobra, zdjąłem go, tutaj troszeczkę pewnie wyjechałem, na niego mogłem, nie, no nie dobrze mi się wydaje, teraz zrobiłem, że nie kampiłem się jakoś. Wydaje mi się, że to było dobre, że tak nie kampiłem się, nie ma co się bać Pancera 3, ale też był na straconej pozycji, nie mógł mi nic prawie zrobić. Dobra. M6 jest tutaj przed nami, skupiłem celownik, jest skupiony i strzelamy. Okej,
wrak już, czyli za wolno multi, popracuj nad szybszym refleksem. Za wolno tutaj skupiłem celownik w niego, ale tam mi podskoczył celownik. Tutaj stanąłem sobie na jakiejś górce i podczas celowania taki, mi się wydaje, jakby mi wod zawiesił się praktycznie. Taki skok w górę czy tam w dół, bo nie wiem, nawet nie pamiętam. Tam ARL na moście stoi, więc jakbym wjechał na most, mogłem go trafić. No myślę, co teraz kurny wykombinować. Chyba wjadę na most i będę liczył na to, że będzie dalej na nim stał. Jeżeli nie będzie na nim stał, no to po prostu go nie zdejmę, no. I tak mi się wydaje, że Boże święty, nie zagrałem fatalnie. O, wyszło mi całkiem przyzwoicie, jeżeli popatrzymy na to, że to nie była jakaś moja częsta bit... Kurwa, często? Aż sobie teraz się zastanawiam, czy jest taki wyraz. Często mi się nie zdarzają nawet bitwy z tym KV2. Jakoś mi się wydaje, ludzie wolą grać KV1S, częściej go je widuję. Ale to dlatego, że KV2 prowadzi chyba do artylerii, a mniej ludzi idzie do artylerii niż do heavików. Na pewno heavyki rosyjskie to jest najbardziej popularny kierunek, jeżeli popatrzymy sobie na te statystyki. Okej. Okay. ARL chyba zginie. O Jezu, zabiją mi wszystko. Nie dojadę. A więc scenariusz najgorszy się sprawdził. Multi już w tej bitwie nic nie zrobi. Wszystko jest dla mojej drużyny. Rozdaję. Prawie jak biednym. O, Stupancer tam się przedziera. Patrzcie, podziwiajcie Stupancera. Jakże dobry plan tam koleś miał. Okej, okay, zobaczymy, czy tutaj da się... O nie, tu się da spaść. O, ho, ho. Tu się da spaść. Stupancer 2. Zobaczymy, czy ktoś w niego celuje oprócz mnie. Zobaczymy. Skupiam celownik. O, no multy, ależ dałem ciała teraz. Tak, sfailowałem. Myślałem, że chociaż go trafia. Splashshot tutaj taki dziwne coś poleciało. W ogóle nie wiadomo nawet jak, w jakim to kierunku w ogóle miało iść. To jest dobre pytanie. Ale nieważne. 1414 uszkodzeń, 227 uszkodzeń po podświetleniu, 9 strzałów, 5 w celu. Więc dobrze całkiem poszło. Troszeczkę ekspa dostałem, załoga nawet się podszkoliła. No i ogólnie poszło nam całkiem dobrze. No i co? Wydaje mi się, to już wszystko, jeżeli chodzi o mnie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.